Chciałem się dzisiaj trochę pożalić, trochę poopisywać, jeszcze nie silić na jakieś tłumaczenie swoich rozkmin, na jakieś uświadamianie, ale mam czerwony nos. Chyba od tego, że ciągle coś przy nim robię, coś drapię, skubię. Jakby nie to, to można by posądzać mnie, że jestem taki od przepicia. Jak to wytłumaczyć ludziom, że ja w zasadzie to nie lubię alkoholu i praktycznie go nie piję? Był ze mnie pożytek jeszcze jakiś czas temu i mogłem wywozić swoją żonę, która czasem lubi się napić, ale niestety odkąd poziom stresu przekroczył pewien, wszedł na nowy poziom, kiedy mój stres wszedł na nowy poziom, a ja to postanowiłem zlekceważyć i rozwaliłem samochód na zakręcie, to od tamtej pory, a minęło już chyba ze 2 lata, jeden raz czy dwa wsiadłem za kółko i dokonałem wyczynu polegającego na wyprowadzeniu samochodu już nowego z podwórka na ulicę. Spociłem się jak mysz i stwierdziłem, że to jeszcze nie dla mnie. Chyba nie dlatego, że mam uraz po tamtym wypadku, tylko po prostu ten stres, który doprowadził do wypadku, wciąż mi nie przeszedł. Nasunęło mi się, bo właśnie chciałem stres trochę opisać. Jest coś takiego u mnie, co się objawia, nie wiem jak to nazwać, ja to teraz nazywam zesztywnieniem. Takim lękowym zesztywnieniem. Rodzaj lęku przed pracą. Nie tyle przed pracą, w sensie wykonywaniem obowiązków, ale wręcz w ogóle przed ruszaniem się. A z drugiej strony też wyrzuty sumienia, że nie jestem w stanie być użytecznym. Ktoś powie, no co za problem, wziąć i się przysłużyć trochę otoczeniu. No ale w ludziach czasami coś takiego jest, na przykład nie wiem, nie chce im się łazić do roboty, nie chce im się pozmywać, nie chce im się posprzątać. Niby proste czynności, są tak czasem takie czynności, że wystarczy wziąć i zrobić, zajmie to może 5 minut, a człowiek czuje jakąś niechęć. U mnie ta niechęć zaczęła narastać do tego stopnia, że wręcz zacząłem posądzać się o jakiś stan wyczerpania, problemy z wątrobą. Między innymi dlatego przestałem w ogóle pracować zawodowo. Już wcześniej wiedziałem, że to przypuszczalnie jakiś stres mam w sobie, który mi bardzo utrudnia pracę zawodową. Ratowałem się różnymi rzeczami, jadłem słodycze, łykałem jakieś pigułki uspokajające. Raz było lepiej, raz było gorzej. A ostatecznie 2 lata temu, zupełnie wysiadłem, aż mi żona powiedziała, ja będę robić za ciebie, ty idź odpoczywaj. Teraz odpukać mam rentę z ZUS-u. Natomiast co to były za objawy? Pozornie wyglądało po prostu na zmęczenie. Trzeba było czasem całego siebie spiąć, naprężyć się, żeby wykonać jakiś ruch ręką czy nogą. Najgorzej było przy kucaniu i potem wstawaniu. Zaciskałem wręcz zęby, wykrzywiałem całą twarz. Miałem ochotę wręcz krzyczeć. No ze zmęczenia się raczej nie krzyczy. Po tym między innymi poznałem, że to jest coś stresowego. Ja po prostu mam ochotę wyciem, krzykiem odreagować każdy ruch. Miałem, do tej pory mam. Nie powinienem mówić w czasie przeszłym. Jak mnie dopada taki stan, to każdy ruch wywołuje taki wyrzut adrenaliny, jakbym stał gdzieś na krawędzi przepaści. Albo jakbym właśnie uniknął o włos jakiejś śmierci. Straszne męczarnie, mówię wam. Na szczęście mam teraz tego trochę mniej. Bywało, że cały dzień taki był. Teraz jest to najczęściej pod wieczór. Mniej więcej po 9:00. Wiem, że muszę się ze wszystkim, co naprawdę konieczne, wyrobić do tej pory, bo potem to już jestem tak zesztywniały, że z trudem się przebieram, z trudem się kładę do łóżka.
I będę głośno mówić, jaki mam problem, żeby się umyć w ogóle. Dlatego jeszcze dochodzi lęk przed zimnem, a nie mamy zbyt dobrze ogrzanej łazienki. Powiem tak, no, na szczęście aż tak mocno nie śmierdzę. Nie wiem, z czego to wynika, ale rzadko się zdarza, żeby mój pot zaczął śmierdzić. Przez ostatnie 2-3 lata jestem przez większość czasu bezzapachowy praktycznie, chyba tylko dlatego inni ze mną wytrzymują. Jak mam lepsze samopoczucie, powiem tak, jak mam naprawdę lepsze samopoczucie, to korzystam. Wtedy się szoruję szczotką całe ciało, bo nie wiem, kiedy drugi raz będę w stanie. Także na szczęście pewne czynności, takie jak zmywanie naczyń, oswoiłem się. To nigdy nie było aż tak wielki problem, ale to jest jedna z tych rzeczy, którą w miarę sprawnie mogę robić. Jak mam się zabrać za coś, coś robię nieco rzadziej, mycie łazienki, zamiatanie, albo coś, co zdarza się od święta, jak wczoraj na przykład szorowałem okap kuchenny, to pojawia się bardzo mocna trema. I stosunkowo niedawno, może pół roku temu, może nawet mniej, sobie w pełni uświadomiłem, że to jest lęk przed tym, że ktoś na mnie nawrzeszczy, że robię coś złego, albo że robię w zły sposób. I to jest bardzo stary lęk. Patrząc na to, jakie teraz daje objawy, aż się dziwię, że on się przechował tak długo. On mi cały czas utrudniał życie, przez całe moje życie, ale on czuje, że sięga poniżej 10 roku życia, on się już zaczął kształtować. Nawet około 5, tak mi się wydaje. I wynika to, co mi się teraz nasuwa, sugeruje, że dużą częścią tego lęku to jest małoduszność, bardzo taka małoduszna postawa ze strony rodziców, którzy nie uznawali po prostu, nie przyjmowali do wiadomości moich ograniczeń. Ja nie miałem prawa nie umieć, już o tym wspominałem pewnie, zwłaszcza na ostatnich vlogach. Nie miałem prawa nie umieć, nie potrafić, bać się czegoś. I to nie wchodziło w grę. Każdy to potrafi, ty też. Standardową interpretacją to było, że ja złośliwie unikam pracy. Specjalnie udaję fajtłapę. Na drugie imię przez pewien czas miałem wręcz symulant Smurf Maruda, Jęczy Dusza. Mam wrażenie, że już o tym mówiłem, ale być może nie do kamery. I też stosunkowo niedawno znów sobie przypomniałem, że byłem tak nazywany. I to długi czas byłem nazywany. Już byłem nastolatkiem, jak jeszcze te przezwiska się za mną ciągnęły. Takie były niby pół żartem, ale też pół serio. No a awantury i krzyki były bardzo na serio. Dużo się dołożyło takie sytuacje, jak na przykład pilnowanie mnie, żebym dobrze odrabiał lekcje. Dosłownie, jak teraz wspominam, to mam wrażenie, że niebezpieczne jest wyciągnięcie przed siebie ręki z długopisem, żeby coś napisać, bo zaraz jej trzepnie i powie: co robisz? Źle. Jak piszesz? No, jak ma być? Także ten, no, standardowo opowiadam jako przestrogę, no nie? Teraz moi rodzice stają na głowie, żeby mi to wynagrodzić, a ja staję na głowie, żeby im to wybaczyć. Jeszcze a propos wybaczania. Trafiłem niedawno na bardzo fajny artykuł, nie zapomnę tego, podlinkuję, o korzyściach płynących z kłótni. Kłótnia, jak wszystkie inne aktywności, potrafi być bardzo pożyteczna, jeśli człowiek wie, jak ją właściwie poprowadzić. Kłótnia to wymiana zdań. Wymiana zdań z silnym ładunkiem emocjonalnym. Jeśli wiemy, jak się kłócić konstruktywnie, to w gruncie rzeczy nie ma w tym nic złego. Dlatego jak się z kimś pokłócę, to widzę to zawsze, przynajmniej staram się widzieć to zawsze, jako krok naprzód. Powiedzieliśmy coś sobie, nauczyliśmy się trochę o swoich reakcjach, przynajmniej ja z reguły staram się wyciągnąć z tego jakąś naukę.
Wcześniej to było tak, że jak się pokłóciłem z rodzicem, to miałem potem, ten rodzic miał wielkiego focha, nawet jeżeli mi w końcu w czymś ustąpił. Ale generalnie byłem zostawiony z takim poczuciem, że zrobiłem coś bardzo złego, chociaż ja się nie chciałem kłócić, ja po prostu nie wytrzymywałem presji na mnie wywieranej, działał instynkt samozachowawczy, więc to było bardzo krzywdzące, że nie zapanowałem nad sobą, zostałem tak dociśnięty, że nie wytrzymałem. I za to, że nie wytrzymałem, jeszcze mnie dociskano, że jestem zły. Jak ja się mogę kłócić? To jest straszne. Nie należy tak nigdy robić. Jak się z kimś człowieku pokłócisz, nie traktuj tego nigdy jako jakąś klęskę. To jest krok naprzód, to jest zdobycie doświadczenia. Nie warto mieć do siebie pretensji, jak nie trzeba, ani do kogoś. To jest po prostu doświadczenie jak każde inne. Wszyscy mamy zszargane nerwy, każdemu z nas kiedyś puszczą. I paradoksalnie chyba rzadko kiedy się zdarza, żeby ktoś autentycznie chciał nam zaszkodzić. Zwłaszcza jak się kłócimy z osobami, którymi jesteśmy związani. Z bliskimi, z rodziną, ze współpracownikami. Rzadko kiedy chyba ktoś się z nami kłóci, bo chce nam dopiec specjalnie. Raczej nie chce i zdziwił. Nie zdziwiłbym się, jakby w większości przypadków ten ktoś sam miał potem do siebie pretensje, którymi bał się, których tylko nie chce pokazywać, robiąc wrażenie, że jest zacięty w jakimś uporze. Wszyscy się boimy drugich, że zostaniemy zranieni i się na wszelki wypadek zasłaniamy. Nie chcemy się przyznać, że po prostu nas poniosło i w sumie to nam przykro. To jest masakryczne. Nie miałem tego poruszać, ale tak poszło. Z innymi wyznaniami. To jeszcze dorzucę, że mam coś tak, odkryłem coś takiego w sobie, że się boję chwalić. Boję się chwalić nawet własną żonę, że coś dobrze zrobiła i do tej pory nie jestem pewien dlaczego. Mam podejrzenie, ale nie jestem pewien. Mam wrażenie, że jak kiedyś próbowałem chwalić rodziców, to oni też reagowali jakoś podejrzliwie. Jak próbowałem właśnie załagodzić jakiś spór, to dostawałem taką oschłą odpowiedź, bo no bo wcześniej była kłótnia, a nie zrobiłem tego, co powinienem. Więc żebym teraz to mam najpierw zrobić to, co powinienem, a potem mogę się ten. A potem mogę się przymilać. Mam takie wrażenie, że mnie posądzano, że takim przymilaniem się, próbą bycia miłym, próbuję odwrócić uwagę, żebym nie musiał robić inne rzeczy. I to była prawda. Tylko nie przyjmowano do wiadomości właśnie, że ja autentycznie nie czuję się na siłach czegoś zrobić. Być może to mnie zablokowało. Jeszcze mam takie przeświadczenie, że jak zostanie mi coś zlecone, to nie ma żadnej alternatywy. Jeśli nie będę w stanie tego zrobić, to mnie wyrzucą na śmietnik. Bo nie mogę dawać tego, co mogę dać, tylko to, co powinienem dać. I nie ma żadnego zmiłuj się. Żadnych ustępstw, żadnych kompromisów. Nie róbcie tak nigdy w swoim życiu. Patrzcie, co druga strona może jest w stanie dać. Bo takie zaklinanie rzeczywistości, żeby wymusić ośli upór. Dzieci są nieraz oskarżane, że mają ośli upór. Się upierają ku własnej zgubie. A dorośli często nie widzą, że sami ich tego uczą. Albo nawet gorzej, że dzieci po prostu słuchają instynktu, którego nie są w stanie przeskoczyć i to jest usprawiedliwione w pewien sposób, a dorośli podążają po prostu właśnie z oślim uporem za tym, co sobie wyobrazili, czego ich nauczono. No i mi ucięło, bo się skończyło miejsce w pamięci. O niecałe 20 minut i pół gigabajta rozmiaru, słuchajcie. Naprawdę dobrze, że nie nagrywam tego w lepszej jakości. Dobrze, mam ten stary telefon. Ktoś miał nadzieję, że zacznę się nagrywać czymś lepszym. Nie zacznę. Nie stać mnie na to. Ja będę kiedyś kręcił film, to też chyba w takiej jakości 640 na 480. Po prostu mój komputer nie uciągnie wyższej rozdzielczości. Żartuję. Na razie, trzymajcie się.